Miasto pozyskało fundusze na budowę placów zabaw, które jeszcze w tym roku powstaną przy wszystkich przedszkolach w naszym mieście. Pieniądze pozyskano z programu transgranicznego Polska Litwa o nazwie Bądź aktywny, bądź zdrowy wspólnie z partnerem z Alitusa. Całkowita wartość tego projektu to pół miliona euro, natomiast dofinansowanie z Unii Europejskiej to 425 tysięcy euro. Reszta to oczywiście wkład własny z budżetu miasta Sowałki. Chcemy, ten projekt zrealizować jeszcze w tym roku dzień zostanie ogłoszony stosowny przetarg na prace budowlane na zamówienie tych placów zabaw. Zgodnie z zapisami przetargu wszystkie place zabaw będą musiały powstać do połowy czerwca tego roku. Pomysłodawcy projektu pomyśleli także o odpowiednich zajęciach dla maluchów i ich rodziców oraz nauczycieli. W przedszkolach prowadzone w ramach projektu będą dla dzieci zajęcia sportowe, korekcyjne i muzyczne, a dla rodziców i nauczycieli warsztaty w zakresie zdrowego żywienia.